Satnam. Satnam, witajcie świątecznie. Tak, czytam, satnam wszystkich. Ok. Wszystkim, dobrze. Czy anioł to się jeszcze okaże? Przyszykujcie sobie wody, może jakieś świąteczne jajka. Dzień dobry. Satnam. No dobrze, to dołączajcie powolutku, będziemy zaczynać. Gyanmudra. Widzę, że nastroje nam dopisują. Super. Palec wskazujący, kciuk razem. I teraz tak, prawa dłoń od siebie, lewa do siebie. Lewy mały palec łapie za kciuka prawej dłoń. Dłonie na poziomie serca. Głęboki wdech. Wydech. Ekonkar Sadgur Prasad. Remane bida jokama singi sacha kapat kantala dhyan bibuchara tati go tampa sakarki bichana madharam bajat param tata tharko ugjara grasaram ugdeitang tarangaram nad gyan git bandhanam chagachagarah devdanavmum chagachagabhyam bivanam atam upades besanjam ko japa sajape japa sadarah kanchansikaya kalnaka bhubhyapa Remane bidajo kama singi sacha kapat kantala dhyan bibu charao tati go tam pasakarki bichana madaram bajat param tar tatarko ubjara grasaram ugdaitang trangaran nad gyan git bandanam chakchakarah devdanav mun chakchakabhyam bivanam atam upades besanjam ko japa sajape japa sadarah kam chansikaya kalnaka bhubhyapa Remane bidajo kama singi sacha kapat kantala dhyan bibo charao tati go tam pasakarki bichana madaram bajat param tar tatarko ubjara grasaram ugdaitang trangaram nad gyan git bandhanam chakchakarah devdanav mun chakchakabhyam bivanam atam upades besanjam ko japa sajape japa sadarah kam chansikaya kalnaka bhubhyapa Remane bidajo kama singi sacha kapat kantala dhyan bibu charao tati go tam pasakarki bichana madharam bajat param tar tatarko ugjara grasaram ugdaitang trangaram nad gyan git bandhanam chakchakarah devdanav mun chakchakabhyam bivanam atam upades besanjam ko japa sajape japa sadarah kam chansikaya kalnaka bhubhyapa remane bidajo kama singi sacha kapat kantala dhyan bibu charao tati go tam pasakarki bichana madharam bajat param tar tatarko ubjara grasaram Ugdaitang trangaram nad gyan git bandhanam chakchakarah devdanav mun chakchakabhyam bivanam atam upades besanjam ko japa sajape japa sadarah kam chansikaya kalnaka bhubhyapa remane bidajo kama singi sacha kapat kantala dhyan bibu charao
Tatigo, Tampasagarki, Bijana, Madaran, Bajer Param Tartatarko, Ugjera Grasaran, Ugdeitang, Trangaran, Nadjangit Bandaran, Chakachakarahe, Devdanavmon, Chakachakabion, Bivanan, Atam Pades, Besanjamko, Japa Sajope, Japa, Sadare, Kanchasi, Kaya, Kalna, Kapu, Japa. Remane bidejo kamao singi sacha kapat kantala dian bibo chara tatiko tampasakarki bichana madaran baje param tar tatarko ugjera grasaran ugdeitang trangran nad gyan git bandanan chagchagrahe devdana hun chagchagabyam bivanan Atam pades besanjamko japa sajape japa sadarahe kanchansi kaya kalna kapu vyape Ramane bidejo kamao singi sacha kapat kantala dian bibo charao tatiko tampasakarki bichana madaran bajat param tar tatarko ugjera grasaran Ugdeitang, Trangaran, Nadgyan, Gitbandanan, Chakachakarahe, Devdanavun, Chakachakabion, Bivanan, Atam Upades, Besanjamko, Japa Sajape, Japa, Sadarehe, Kanchansi, Kaya, Kalna, Kapku, Bhyape. Remane, Bidejo, Kamao, Singhi, Sacha, Kapatkantala, Dian, Bibo, Charao, Tatiko tampasakarki bichana madaran bajat param tar tatarko ugjera grasaran ugdeitang trangaran nadgyan git bandanan chakachakarahe devdanavmun chakachakabyon bivanan atam pades besanjamko japa sajape japa sadarahe kamchansi kaya kalna kapku bhyape Remane bidejo kamao singi sacha kapat kantala dian bibo charao tatiko tampasakarki bichana madaran bajat param tar tatarko ugjera grasaran ugdeitang trangaran nadgyan git bandanan chakachakarahe devdanavmun chakachakabyon bivanan atam upades besanjamko japa sajape japa sadarahe kanchansi kaya kalna kapku bhyape remane bidejo kamao singi sacha kapat kantala dian bibo charao tatiko tampasakarki bichana madaran bajat param tar tatarko ugjera grasaran ugdeitang trangaran nadgyan git bandanan chakachakarahe devdanavmun chakachakabyam bivanan atam upades besanjamko japa sajape japa sadarahe kanchansi kaya kalna kapku bhyape Remane bidejo kamao singi sacha kapat kantala dian bibo charao tatiko tampasakarki bichana madaran bajat param tar tatarko ugjera grasaran ugdeitang trangaran nadgyan git bandanan chakachakarahe devdanavmun chakachakabyam bivanan atam upades besanjamko japa sajape japa sadarahe kanchansi kaya kalna kapku bhyape Wahei Guru, Wahei Guru, Wahei Guru, Wahei Guru. I złóżmy dłonie. Namaste na piersiach. Głęboki wdech, wydech i wdech do mantry. Om Namo Rudra Namo Namo Rudra Namo
Namo Rude. Namo. Sadgurai name, jugadgurai name, sadgurai name, sirgurudevai name. Adasach, jugadasach, hebei sach, nanakahosi bei sach. Baba sirichandam mukadai kach. Mukadei kach, mukadei kach. I przywitajmy przestrzeń, energię informacyjną, kundalini jogi. Przywitajmy wszystkich gospodarzy tej przestrzeni, wszystkich nauczycieli, mistrzów, duchów tej przestrzeni. Życzmy im wszelkich łask, wszelkich błogosławieństw, miłości, światła, radości, harmonii, obfitości, prosperity. Zrób swoją intencję na te zajęcia. Głęboki wdech i wydech. Kochani, witam na świątecznej jodze. Mam wrażenie, że cała Polska śpi, tylko my tutaj, te kilka osób się spotkaliśmy. Zróbmy sobie ze trzy ćwiczonka na rozgrzewkę i potem zrobimy taką nie bardzo trudną kryję. Mi się tak wydaje, że ona nie jest trudna. Która się nazywa purifying the self, czyli oczyszczenie samego siebie. Kilka ćwiczeń na rozgrzewkę. Najpierw młynki sufik. Siadamy w pozycji wygodnej, dłonie na kolankach. Wdech do przodu, wydech do tyłu. Wczoraj po raz któryś słuchałem audiobooka, słuchajcie, Zwiastuni świtu Barbary Marciniak. Jeśli ktoś nie czytał albo nie słuchał, to polecam. Tam bodajże rozdział 9, ona właśnie opowiada o tym, co się stało 2000 lat temu. O tym, jak to wyglądało. To jest Zwiastunie świtu, to jest channeling plejadian, czyli istot z plejad. Ten channeling miał miejsce w latach 90. Natomiast on bardzo dobrze opisuje to, co się dzieje w naszych czasach. Także piękny jest, prawda? Ja wrzucę potem linka do tego audiobooka, także jak ktoś będzie miał ochotę, to sobie ktoś jeszcze tego nie miał ochoty, nie miał okazji przeczytać albo posłuchać, to posłuchajcie. I zmieniamy kierunek. Tam generalnie na temat śmierci i zmartwychwstania Chrystusa mówi się w ten sposób, tak by skracając to wszystko, że to był holograficzny film, że tak naprawdę Jezus to nie był jeden człowiek, tylko że to była grupa istot, które zeszły na naszą planetę przez ten portal na Bliskim Wschodzie po to, żeby przynieść światło na tą erę ryb, która była jednym z najciemniejszych okresów historii ludzkości. Głęboki wdech do centrum, wydech. Natomiast gospodarze Ziemi, którzy nas utrzymają w tym,
w tym całym interesie. Oni stworzyli hologram ukrzyżowania Chrystusa i puścili nam hologram, tak. Złapcie się za łydki, wdech do przodu, wydech do tyłu, wygięcie kręgosłupa. To tak w telegraficznym skrócie, ale warto sobie to przesłuchać. Także między wierszami. Mocne wygięcia i wdech do centrum. Zaciśnij zamek podstawy. Wydech. Polecam także, jest taka książka Władysława Notowicza, rosyjski podróżnik, który w klasztorze Chimis w Tybecie odnalazł historię Jezusa, która potem została nazwana Piątą Ewangelią. Jest polskie opracowanie tego Władysława Korabiewicza, chyba mam to w PDF-ie, też mogę wrzucić na grupę. Polecam, przeczytajcie sobie, jeżeli ktoś nie zna. I jeszcze zrobimy sobie takie ćwiczenie. Wyciągamy się do góry i łapiemy albo za palce, albo za łydki. Plecy proste, wdech do góry, wydech do dołu. I wdech do góry. Wydech. Są także źródła mówiące o tym, że Jezus nie zmarł na krzyżu, niezależnie od tego, tylko znany był po swoim ukrzyżowaniu, mieszkał w Indiach, znany był jako Issa. Także znany był jako mistrz Sananda, jeden z mistrzów niebowstąpionych. Dłonie na ramiona. I jeszcze zrobimy sobie to ćwiczenie. Wdech w lewo, wydech w prawo. I wdech do centrum. Wydech. I jeszcze kilka krążeń głową. Bardzo powolutku. Tak więc prawdopodobnie, tak sobie myślę, niezależnie od tego, czy historia ukrzyżowania Jezusa była hologramem, czy nie? Prawdopodobnie istnieje, jak zwykle, wiele wersji czasowych, wiele linii czasowo-przestrzennych tej historii. Możemy wybrać, w której linii chcemy być. Zmieniamy kierunek. Możemy po prostu wybrać sobie, tak jak to zwykle my ludzie robimy. Wybieramy sobie wersję historii, w której żyjemy.
Okej. Napijcie się wody i zaczniemy oczyszczanie siebie. W końcu mamy święta. Jacqueline się obawiała, że ja będę was polewał wodą. No niestety nie mam takiej możliwości. Macie szczęście. Dlatego spróbujemy się oczyścić przy pomocy jogi. I słuchajcie, pierwsze ćwiczenie. Trochę odsunąć. Zginamy kolano. Tylna noga grzbietem jest do ziemi. I w tej pozycji. Tak? Wchodzimy w tą pozycję. Dłonie w namaste. Głęboki wdech. Zatrzymaj powietrze. Wydech. Jeszcze raz głęboki wdech. Zatrzymaj. Wydech. Jeszcze raz. I wydech. Powoli wychodzimy z pozycji. Rozluźnij nogi. I druga strona. Czyli zginamy drugie kolano. Głęboki wdech. Zatrzymaj. Wydech. Głęboki wdech. Zatrzymaj. Wydech. Jeszcze raz. I wydech. Dobra, teraz tak, dłonie kładziemy na biodrach, odpychamy się dłońmi i podnosimy przeponę maksymalnie do góry i w tej pozycji z przeponą w górze, długi, głęboki oddech. Oddychamy brzuchem oczywiście. Podnosimy żebra, przeponę jak najwyżej. Cały czas przepona jest wysoko. Thank you.
I zrób ostatni raz głęboki wdech. Zatrzymaj, zaciśnij zamek podstawy. I wydech. Rozluźnij ręce. Robimy tak zwaną niedźwiedzią łapę, czyli zaczepiamy za siebie cztery palce, lewa dłoń jest bliżej ciała i ciągnąc cały czas, w ten sposób otwieramy serce. Głęboki wdech, pełen wydech, zatrzymanie na wydechu, zamek podstawy. Ciągniemy. I wdech. I kontynuujemy w taki sam sposób, czyli zatrzymanie na wydechu, zaciskamy zamek podstawy, trzymamy na wydechu tyle, ile możemy, rozciągając. I wdech. I powtarzamy. I ostatni raz zrób pełen wydech. Zamek podstawy, zatrzymanie na wydechu. Trzymaj. Wdech i rozluźnij pozycję. Przez chwilę oddychaj. Obserwuj swoje ciało.
Następna pozycja. Tak jakbyśmy odpychali od siebie ściany. Ręce są proste. Oczy zrolowane. Patrzymy przez czubek głowy do góry. Głęboki wdech. Zatrzymaj na wdechu zamek podstawy. Wydech. I powtarzamy. Głęboki wdech. Zatrzymaj. Rozpychaj ręce. Zaciśnij zamek podstawy. Tak długo jak potrafisz. 15-20 sekund zatrzymanie na wdechu. I ostatni raz, głęboki wdech. Opuść ręce. Przez chwilę oddychaj. Napij się wody. Jeszcze zostały nam dwa ćwiczenia w tej chwili. Damy radę. Kochani, i teraz tak. Lewa dłoń idzie na serce od tyłu w ten sposób. A prawa dłoń, gyan mudra, kciuki, palec wskazujący. Razem. Prawa dłoń leży na kolanie. I znowu głęboki wdech. Pełen wydech. Zatrzymaj na wydechu, zaciśnij zamek podstawy,
i trzymaj na wydechu tak długo, jak to możliwe. Potem robisz wdech i powtarzasz cały cykl. Zatrzymanie na wydechu z zamkiem podstawy. I ostatni raz zrób wdech, pełen wydech, zatrzymaj na wydechu, zaciśnij
zamek podstawy. I wdech. Wydech. I teraz składamy ostatnie ćwiczenie, dłonie w namaste i dociskamy do siebie mocno. Tym razem mocno, na całej powierzchni, na poziomie mostka, mocno naciskamy długi, głęboki oddech. Naprawdę mocno naciśnijcie dłonią na dłoń. I zrób głęboki wdech, ostatni raz. Zatrzymaj. Wydech. Opuść ręce, rozluźnij pozycję. Napij się wody. Dzisiaj tak lekko, świątecznie. Natomiast to, co chciałem teraz z wami zrobić, kochani, to połączyć się z mistrzem Sanandą. Z mistrzem w niebo wstąpionym. Zobaczymy, czy nam się uda połączyć się z Chrystusem, z Jego energią. Także możecie zostać w pozycji siedzącej, jeśli chcecie, możecie się położyć w szawasanie, tylko postarajcie się nie zasnąć. Jeśli zaśniecie, trudno. Usiądźcie sobie wygodnie. I zacznij głęboko oddychać. Długi, równy, swobodny oddech. I skoncentruj się na swoim ośrodku serca.
I zacznij oddychać z ośrodka serca na zewnątrz. Tak jakby na wdechu, wdech jakbyś brała z ośrodka serca. I na wdechu z kryształu serca, z ośrodka serca rozchodziło się złote światło. A jednocześnie możesz poczuć, jak złote światło zaczyna spływać z góry w takim złotym słupie światła. Kontynuuj spokojny, głęboki oddech. I teraz znajdujesz się już w całości, razem z Twoją aurą, w złotym świetle, w złotym kokonie złotego światła. Kontynuuj oddech. Zobacz, jak ten złoty kokon staje się coraz jaśniejszy, coraz bardziej złocisty. I teraz łączymy nasze pola w jedno połączone pole światła. Wszystkich uczestników tych zajęć i tak samo tych, którzy dołączą potem do wideo. I teraz już jesteśmy jednym połączonym polem złotego światła. I powiedzmy sobie afirmacje i tylko te energie, istoty i myślokształty, które są w 100% przejawem boskiej miłości, mają dostęp do naszego pola energetycznego. Tylko te energie, istoty i myślokształty, które są w 100% przejawem boskiej miłości, mają dostęp do naszego pola energetycznego. Tylko te energie, istoty i myślokształty, które w 100% są przejawem boskiej miłości, mają dostęp do naszego pola energetycznego. I teraz w nasze pole energetyczne zapraszamy mistrza Sanandy. Zapraszamy Chrystusa. Ja będę mówił o swoich odczuciach. Ty możesz mieć swoje. Ja czuję tę energię jako takie rozszerzenie w sercu. Bardzo łagodnie, bardzo miękko. Delikatnie. I
ta energia zaczyna jakby otulać nasze ciało. Bardzo powoli. Zaczyna nas delikatnie kołysać. Powoli rozchylając, otwierając nasze serca. Takim energia jest w kolorze takiego różowego koloru, jak ametyst. Możesz mieć swoje obrazy również przy tym. Ja tylko opowiadam, co ja czuję, jak ja odbieram. Pozwólcie, niech ta energia otwiera wam serca. Niech penetruje. Otula. Głaszcze. I teraz
jesteśmy w tej energii, wzywamy wyższy aspekt, Sanandy, wyższy aspekt Chrystusa, świadomość Chrystusową. Wzywamy w nasze pole świadomość Chrystusową. Możecie poczuć, jak energia robi się coraz bardziej intensywna. Coraz wyżej wibrująca. Pozwólcie, niech ta energia przez was płynie. Niech zmienia kody energetyczne w waszym ciele. Teraz idzie proces wgrywania kodów energetycznych świadomości Chrystusowej. Głęboko oddychaj. Głęboko.
Głęboki wdech, głęboki wydech. I powoli ta energia odchodzi, podziękujmy jej. Powoli odchodzi z naszego pola. Zapamiętaj to doświadczenie, to odczucie. Zapamiętaj je w swojej aurze, w swoim sercu. I kochani, zapraszam do medytacji. Zrobimy sobie na koniec świąteczną medytację. Mudra wygląda w ten sposób. Bierzemy prawą dłoń w ten sposób, lewą dłoń kładziemy na prawej. I jakby obejmujemy lewą dłoń prawą dłonią i kciuk tutaj dokładamy. I kładziemy w ten sposób dłonie na sercu. Jeszcze raz. Lewa dłoń na prawej dłoni. Prawy kciuk do środka, lewy tutaj i palce prawej dłoni obejmują lewą dłoń. I kładziemy na sercu. Tak, Tereska, potem będę ciekawy, jak podzielicie się może w komentarzach, jak czuliście energię Chrystusową. Zostańmy jeszcze trochę, zostańmy jeszcze w tym potoku, bo ta energia jeszcze częściowo jest z nami. A ja wam zagram świąteczną piosenkę. Your grace abounds in deepest waters.
friend will be my guide. When feet may fail and fear surrounds me, you never fail and you won't stop now. And I will call upon your name and keep my eyes above the west. When oceans rise, I so will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the water, whatever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the water, whatever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the water, whatever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Gdy wzywasz na nieznane wody, niepewnie więc mój stawiam krok. Wierzę ci, bądź wokół to. I Panie, wzywam imię Twe na bezkres fal podnoszę wzrok. Wyburzą się w ramionach Twych wytchnienie me. Jestem Twą, cały Twój. W głębinach łaska Twa wystarcza, mam pomoc na dłoń. Ochrania mnie, gdy krok niepewny strach otacza. Nie zawiedziesz nigdy mnie. I Panie, wzywam imię Twe na bezkres fal podnoszę wzrok. Gdy burzą się w ramionach Twych wytchnienie me. Jestem Twą, cały Twój. Wierzę coraz mocniej w obecności mego.
Twego Zbawcę. Duchu Święty, naucz ufać Ci bez granic i poprowadź mnie, pomodzie, dokądkolwiek nie. Zabierz dalej niż mnie nogi mogą zanieść. Będę wierzyć coraz mocniej w obecności mego Zbawcy. Duchu Święty, naucz ufać mi bez granic i poprowadź mnie po wodzie, dokądkolwiek mnie powołasz. Zabierz dalej, niż mnie nogi mogą zanieść. Będę wierzyć coraz mocniej w obecności mego Zbawcy. Duchu Święty, naucz ufać mi bez granic i poprowadź mnie po wodzie, dokądkolwiek mnie powołasz. Zabierz dalej, niż mnie nogi mogą zanieść. Będę wierzyć coraz mocniej w obecności mego Zbawcy. Duchu Święty, naucz ufać mi bez granic i poprowadź mnie po wodzie, dokądkolwiek mnie powołasz. Zabierz dalej, niż mnie nogi mogą zanieść. Będę wierzyć coraz mocniej w obecności mego Zbawcy. Duchu Święty, naucz ufać mi bez granic i poprowadź mnie po wodzie, dokądkolwiek mnie powołasz. Zabierz dalej, niż mnie nogi mogą zanieść. Będę wierzyć coraz mocniej w obecności mego Zbawcy. Teraz popatrz na ten, na ten świat i na to życie. Przyjrzyj się. Zobacz, jaka to wspaniała gra. I powiedz sobie, to jest mój świat. Ja jestem Jego Stwórcą i ja tu rządzę. Codziennie wybieram zaufanie, otwartość, uczciwość, możliwość bycia sobą, manifestowania mojej prawdy i odczuwania bezgranicznej miłości, radości, szczęścia, dobroci i dobrobytu. Mój wybór to żyć zgodnie z prawdą w każdej sekundzie. Taka jest moja wola, której nikt ani nic sprzeciwić się nie może. Jest to wola moja, która jest wolą działającego przeze mnie ducha, miłości, światła i radości.
i złóż dłonie na piersiach w namaste. Podziękujmy gospodarzom, mistrzom, nauczycielom jogi kundalini. Podziękujmy mistrzowi Sanandzie, przestrzeni energoinformacyjnej jogi kundalini. Weź głęboki wdech. Satam, Satnam, kochani, w ten fantastyczny, świąteczny poranek. Mam nadzieję, że nie zamęczyłem Was bardzo święta. Nad naszą dietą my się popracujemy trochę w środę. Także po tych wszystkich ciastach, których się najemy w święta. Także, kochani, życzę Wam fantastycznego lanego poniedziałku. See you on Wednesday.